Drodzy studenci, serdecznie gratuluję Wam osiągniętego sukcesu w postaci zdanego egzaminu dyplomowego. Bardzo się cieszę, że byliście z nami przez ten czas. Mam nadzieję, że będziemy się widzieli wkrótce na studiach drugiego stopnia. Mam również nadzieję, że ten sukces przełoży się na Wasze życie zawodowe, ale i również prywatne. Tymczasem życzę Wam udanych urlopów i wakacji i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwu gratuluję. Dyplom, który dzisiaj odebraliście, to jest ogromny Wasz sukces. A ja życzę Państwu, żeby dyplom Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu otworzył Państwu ścieżki kariery, doprowadził Was do pracy marzeń. Bardzo serdecznie gratuluję. Drodzy absolwenci, chciałbym Wam serdecznie pogratulować sukcesu, jakim jest ukończenie etapu studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Mam nadzieję, że czas spędzony w murach naszej uczelni był dla Was szczególną przygodą. Tym bardziej, że dostarczył on dodatkowych, nie zawsze planowanych wrażeń. Rozpoczynaliście naukę jeszcze w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, kończycie już w Uniwersytecie. W międzyczasie czynniki zewnętrzne, na przykład pandemia, zmuszały nas do realizowania zajęć w warunkach online, z którymi doskonale sobie poradziliście. Jestem głęboko przekonany, że wiedza, umiejętności zdobyte w trakcie studiów spożytkujecie na rynku pracy i będzie to okazja do nowych wyzwań, zarówno zawodowych, jak i edukacyjnych. Drodzy absolwenci, gratuluję Wam uzyskania pierwszego stopnia studiów wyższych, czyli licencjatu. Jestem przekonany, że wiedza, którą tutaj zdobyliście, przyda się Wam w praktyce gospodarczej i pozwoli Wam zrobić karierę. Natomiast ci, którzy pójdą na studia magisterskie, myślę, że będą osiągać jeszcze lepsze wyniki niż dotychczas i zdobędą taką wiedzę, która pozwoli im wejść na przykład do średniego managementu, a nawet do top managementu w firmach. Życzę Wam wszystkiego dobrego na nowy proces życia. Serdecznie gratuluję wszystkim studentom, którzy ukończyli pierwszy stopień studiów, a szczególnie studentom logistyki, a szczególnie studentom, z którymi miałem przyjemność współpracować przez półtora roku. Życzę Wam wszystkiego dobrego w życiu zawodowym i prywatnym oraz zachęcam do kontynuowania nauki na drugim stopniu studiów. Szanowni absolwenci, bardzo się cieszę, że z sukcesem ukończyliście studia pierwszego stopnia w naszej uczelni. Uzyskaliście bardzo wysokie kompetencje i bardzo fajne umiejętności, które możecie wykorzystać w dalszej pracy zawodowej i w życiu. Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze. Rozwijajcie skrzydła i lećcie wysoko, realizujcie marzenia i swoje cele. Zapraszamy Was również na studia drugiego stopnia, na których jeszcze bardziej poszerzycie swoje kompetencje i będziemy mogli się lepiej poznać i lepiej przygotować Was do dalszych sukcesów zawodowych. Trzymajcie się. Szanowni Państwo, drodzy absolwenci filologii, każdy język obcy, którym władamy, jest jak drzwi do nowego, fascynującego świata. Życzę Państwu, aby ukończenie filologii otworzyło Państwu wiele drzwi. Nie tylko do kariery, ale również do pasji, podróży, samorozwoju. W imieniu całej kadry filologii Uniwersytetu WSB Merito serdecznie Państwu gratuluję. Y un par de palabras para los hispanistas. Sabéis que estudiar filología española no es solo una carrera, es un modo de vida. Os deseo que sea el mejor y el más feliz modo de vida para vosotros. Enhorabuena. Wszystkiego najlepszego z racji zakończenia tego roku akademickiego wszystkim absolwentom Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, szczególnie studentom TIR-u i szczególnie też studentom inżynierii zarządzania. Życzę Wam wszystkim dużo uśmiechu, realizacji planów zawodowych, osobistych i przede wszystkim być może jeszcze dalszego rozwoju edukacyjnego. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się mocno. Kochani studenci, szanowni absolwenci, bardzo serdecznie gratuluję Wam zdanych egzaminów i ukończenia studiów. Życzę Wam samych sukcesów, zarówno zawodowych, jak i osobistych. Dzień dobry wszystkim. Gratuluję Wam ukończenia studiów pierwszego stopnia. Dzisiaj otrzymacie dyplom. Życzę Wam, żebyście wiedzę, którą zdobyliście w ciągu studiów, mogli szybko i efektywnie wykorzystać w rozwoju zawodowym. Życzę Wam także, żebyście przez cały czas zdobywali wiedzę i mieli ochotę poznawać nowe. Wielkie gratulacje jeszcze raz i do zobaczenia. Drogie absolwentki, drodzy absolwenci, kończy się pewien etap w Waszym życiu, etap, który już dzisiaj wiem,
że będziecie najmilej wspominać i będziecie za nim tęsknić. Pozwólcie, że chcę wam serdecznie pogratulować i życzyć, abyście potrafili odnaleźć się w przyszłym życiu osobistym i zawodowym. Jesteście dumą tej uczelni, zapracowaliście na to, chcemy szczycić się waszymi sukcesami, chcemy, abyście się potrafili odnaleźć w każdej sytuacji. Dodatkowo wiem, że jesteście do tego bardzo dobrze przygotowani. Uwierzcie w swoje możliwości, zaufajcie swoim umiejętnościom. Niech te dyplomy, które uzyskaliście, będą dla was chwilą refleksji nad tym, co zrobiliście do tej pory i ile jeszcze przed wami do zrobienia. You've made it. Congratulations. As Charles Dickens said, a little key will open a very heavy door. You've just opened that door. But don't stop here. I hope to see you next semester as a postgraduate student. But for now, have a wonderful holiday, because you deserve it. Drodzy studenci, absolwenci studiów licencjackich Uniwersytetu WSB Emerito, chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wam zdania egzaminów dyplomowych, życzyć wam sukcesów w pracy zawodowej i w życiu rodzinnym. Jako kierownik zespołu dydaktycznego rachunkowości w szczególności chciałbym pogratulować absolwentom FIR-u w imieniu własnym, jak i na całego zespołu, którego jestem kierownikiem, i zapraszam państwa na studia drugiego stopnia. No w szczególności prosiłbym o wybieranie naszego kierunku, kierunku finanse i rachunkowość. Jeszcze raz przekazuję gratulacje dla wszystkich absolwentów studiów licencjackich. Drodzy absolwenci, dziękuję wam za ostatnie lata naszej wspólnej pracy. Gratuluję ukończenia kolejnego etapu edukacji i życzę dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że spotkamy się na studiach magisterskich.